Witam Was tutaj, cześć, Przemysł Nosz. I zapraszam Was już teraz na krótką recenzję nowych stacji metra Zacisze, Konatowicza i Brudno. Zaczynamy! Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć, Przemysł Nosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do metra. Znajdujemy się na stacji Brudno, gdzie jak widzicie pociągi już kursują. Co prawda ten film pojawia się już 2 dni po otwarciu nowych stacji metra, to same zdjęcia są jeszcze bezpośrednio z otwarcia metra. Jak widzicie, pasażerów nie brakowało podczas samego otwarcia. Trzeba przyznać, nie co dzień otwierają nowe stacje metra i nie co dzień jest otwierana ostatnia stacja na danej linii metra, no bo trzeba pamiętać, że w kierunku właśnie tutaj północno-wschodnim to jest ostatnia stacja metra na no już właściwie całą drugą linię metra. Tutaj nic nie będzie dalszego planowanego w budowie. Stacja toruńska, która była w kampanii wyborczej, oczywiście nigdy nie powstanie. Przynajmniej nie za najbliższych 10-20 lat, chyba że jakieś kolejne wybory będą. Ale Karolin będzie się budować, także jeszcze zapraszamy do metra, z nimi pozostanie. Ale tutaj szybkie, krótkie pokazanie Wam mniej więcej, znaczy miało być też szybka recenzja, ale wyszło jak zawsze, czyli trwa prawie to 20 minut. Ale spokojnie, mniej więcej pokażę Wam wszystkie wyjścia, wszystkie przejścia, wszystkie perony. Mamy aż 3 w teorii. Wszystkie krawędzie peronowe, jest ich aż 6. Oczywiście nie pokazując Wam zupełnie torów odstawczych, części technicznych, gdzie z kamerą nie można wejść i też gdzie nie wszedłem w dniu otwartym. No po prostu nie dało się. No ale jak widzicie, zawsze pozostaje jednak to samo. Jeżeli biegniesz do wyjścia, no to raczej nie dobiegniesz. Chociaż na jednym z moich ujęć to kiedyś mi się udało nagrać, jak kobieta wbiegała i faktycznie udało jej się wbiec, rozszerzając jeszcze nogą właśnie w impulsie drzwi. No ale tak to wygląda. Stacja Brudno docelowo krańcowa i tak właśnie pozostanie. Dobrze, zejdźmy na stację Brudno bezpośrednio z powierzchni, idąc z wyjścia obok bazarku, jakby ktoś się zastanawiał, jak my tutaj teraz schodzimy. Co do samej stacji, na pewno jesteście ciekawi moich opinii, to samego designu, jak to wygląda, czy jestem zadowolony z tego, jak zostały zrealizowane. Pokrótce będę opisywać to wszystko, co tutaj widzicie. Więc możecie się będzie tutaj sugerować, że to nie jest pokazanie stacji. Czy pokazanie tak, widzicie co jest tutaj na stacji, ale takie bardziej zbiór moich wszystkich opinii i przemyśleń na temat samych stacji. No pierwsze co tutaj widzimy, no to bramki nowe, które zostały odświeżone. Jak dla mnie za głośne mają pikanie, ale niech będzie, jak akurat z tych nowych stacji meta, no może poza memowem trochę rzadko korzystam, więc tak to wygląda. Sama stacja Brudno, jeżeli chodzi o poziom antresoli, czy też hali odpraw, bardzo mi przypomina stację Świętokrzyską, zwłaszcza w tym, że miejscu właśnie z tym przejściem, bo między dwoma wyjściami. Dla mnie to jest jak Świętokrzyska, z tym, że jest więcej lokalów handlowych w innych miejscach niż na Świętokrzyskiej. No i o wiele mniej biletomatów. Akurat według mnie powinny być co najmniej 2 biletomaty. Jeden to trochę przymało, bo kolejki na stacjach krańcowych zazwyczaj są, a na Konatowicza to już w ogóle będą. Na Konatowicza zresztą jest pop, ale o tym jeszcze za chwilę. Dochodzimy teraz, idziemy w kierunku jednego wyjścia, które zostało też według mnie źle zaplanowane. Chodzi mi oczywiście o wyjście w kierunku przystanku tramwajowego, w teorii. W praktyce mamy dwie windy z tego miejsca. Jedna jest bezpośrednio na przystanek tramwajowy w kierunku Annapolu, czy też Żelaniu Wschodniego, dla tramwajowego. Druga winda jest po drugiej stronie torowiska, gdzie nie ma przystanku tramwajowego i też również po tej stronie jest wyjście ze stacji, również ze schodami ruchomymi. Więc do tramwajów na tej stacji nie dotrzemy bezpośrednio z wyjść, wchodząc na przystanki, trzeba jeszcze trochę się pokręcić na powierzchni. No to nie jest oczywiście taki duży problem, bo tam zazwyczaj to jest parę, nie wiem, 2-3 minuty trzeba dojść i już jesteśmy na miejscu, no ale jednak można było to zrobić, żeby bezpośrednio się wchodziło na przystanki, czego aktualnie nie ma, tylko windą i to w jednym kierunku. Natomiast jedziemy dalej. Oczywiście są wszędzie tabliczki, że to jest sfinansowane również ze środków Unii Europejskiej. Nie tak jak odcinek na Karolin, który cały czas nie ma finansowania i to raczej się nie zmieni. Policja jest na tej stacji, jak i również na stacji Zacisze, więc to jest na plus. Nowe komisariaty policji pojawiły się na stacjach metra. Tu jest kolejne wyjście. To jest wyjście w kierunku przystanków autobusowych, na przykład kierunek Annapol, czy Żelań Wschodni. A tu jest według mnie całkowicie wielka przestrzeń, która jest niewykorzystana z potencjałem. Nie wiem, czy tu będą jakieś galerie, będą samochody pokazywać, czy cokolwiek.
ale jest to naprawdę duża przestrzeń. To jest właśnie wyjście w kierunku przystanku tramwajowego, kierunek centrum, czy też dworzec wileński, metro dworzec gdański i winda również tam jest. To jest ta sławna winda, za której skorzystanie podczas placu budowy, jeszcze podczas budowy, groziło 10 tysięcy złotych jako kara. No, ale to takie szczegóły. Także tu jest według mnie bardzo duża przestrzeń, niewykorzystana zupełnie. No ale dobrze, zejdźmy sobie już może bezpośrednio na poziom minus 2, czyli na poziom peronu. Ładne kody QR z tego, co słyszałem, bo sam nie korzystam z biletów w telefonie na WTP, bo mam zwyczaj, że kartę miejską, to te nowe czytniki faktycznie lepiej działają, lepiej szczytują i już nie jest tak jak na tych bramkach na początku, co były, chociaż tam również podobno się już poprawiło. No i schodzimy na poziom peronu, oczywiście wielka nitka tutaj drugiej linii metra, którą już prawie się chyba z pół godziny dojechać, w sumie nie pamiętam, ale pewnie jakoś tak koło tego, no i ściany zatorowe, które wyglądają następująco. Od razu powiem to na wprost, dla mnie Płocka jest cały czas nie do przebicia, jeżeli chodzi o design przy tych wszystkich stacjach, ale na pewno to lepiej wygląda niż na odcinku Szwedzka, Targówek, znaczy Trocka, bo tam to po prostu pojechali już trochę za bardzo z prostotą. Owszem, ma to swoje klimaty, nie będę mówić, że nie lubię tych stacji pod względem designu, bo ta prostota ma swój urok, przynajmniej jak dla mnie. Natomiast to, co jest tutaj, te grafiki, które są tutaj zrobione w kształcie przypominającym tereny stacji metra, na zaciszu są drzewka, tutaj jest na przykład torowisko tramwajowe, ma swój urok. Ale lecimy już dalej na stację Kondratowicza. Dokładnie, jak słyszycie, komunikaty są całkiem nieźle nagrane, nie tak jak na Młynowie na przykład, gdzie tam ten komunikat trochę dziwnie wchodził. Tu macie wentylator, nie, V21, który mogliście zobaczyć przed chwilą, tam tak trochę szybko mignęła. Co chciałem tutaj powiedzieć, a propos jeszcze stacji Brudno, bo już jesteśmy na kolejnej stacji, czyli Kondratowicza, to tak na szybko, tam jest naprawdę bardzo duża część torów odstawczych, jest mnóstwo możliwości i tam bardzo często pewnie pociągi będą zjeżdżać na inną krawędź peronową niż w teorii powinny. Ale to może kiedyś uda mi się tam jeszcze wejść, już nie w trakcie budowy, ale naprawdę muszę powiedzieć wam, że to, co tam jest, to nie ma na żadnej stacji metra w Warszawie. Tam układ torowy jest zupełnie inny, ale o nim powiem już bezpośrednio w pełnej recenzji, w pełnym podsumowaniu, w pełnej po prostu recenzji tychże nowych stacji metra. Natomiast jeszcze wracając bezpośrednio do stacji Kondratowicza, jedźmy bezpośrednio z peronu. Tutaj oczywiście też mamy grafiki na ścianach zatorowych, takie tutaj pokazujące okolice. Bramki całkiem nieźle. Ogólnie bramek jest, bym powiedział, dobra ilość. Nie do końca jestem przekonany co tej gumowej części na krańcach. Jakoś te same z części szklane bardziej mi się podobały, no ale na nich im będzie. Mnóstwo jest to akurat i na jednym, i na drugim odcinku miejsc na reklamy. No wiadomo, jeszcze reklamy nie weszły, no bo po prostu nowa stacja jeszcze nie została otwarta do końca. Ale z tego mnóstwo. Na samej stacji Brudno, właśnie w dojściu do przystanku tramwajowego obok kościoła, jest tego według mnie za dużo. Tam właściwie każda powierzchnia ściany jest przygotowana pod reklamy. Ja rozumiem, że metro chce jakoś sobie zwrócić pieniądze za budowę tego wszystkiego. Ale trochę lekka przesada. Właśnie na przykład tutaj po prawej stronie macie tą całą szarą ścianę, ona jest przygotowana pod tablice reklamowe. A tutaj mamy taką ciekawostkę, czyli podwójna winda do szpitala Brudnowskiego, bo właśnie po tej stronie jest szpital Brudnowski od tej stacji metra. Jedna winda nie działa. Ogólnie co do działających wind, to tutaj jest duży problem. Ponieważ trzeba to podkreślić, faktycznie bardzo duża ilość wind na trzech tych nowych stacjach metra teraz nie działa. Ja mniejsza z tym dokładnie o tym powiem, tam, jak zawsze o wadach wind na stacjach metra, ale trzeba przyznać, że faktycznie pewnie z połowa tych nowych wind jeszcze nie jest otwarta. Ja domyślam się, że część serwisowania po prostu już im wynika, albo jeszcze nie zostało do końca dane do użytku, a stacje trzeba było oddać jak najszybciej, ale to jest na pewno taki duży minus i to faktycznie już się pojawia ostatnio coraz częściej przy oddawaniu nowych odcinków. No tutaj akurat mam nadzieję, że to nie był taki zamiar metra, że jak są dwie windy, to chociaż jedna może być w demoncie, a druga być działająca. No ale jest to na pewno jedyne takie miejsce w całym systemie metra warszawskiego, gdzie są dwie windy obok siebie na tym samym odcinku. Lecimy dalej. Jesteśmy na drugim krańcu stacji, obok już bezpośrednio tej skrzyżowania, gdzie w przyszłości będzie tramwaj na Zieloną Białękę i jest chodnik ruchomy. Zobaczcie, jaki on jest szybki. Prawda, że porywa swoją prędkością. Ale poczekajcie na ten mój ulubiony element, który za chwilę zobaczycie. Po lewej stronie
No, zobaczcie, jaki on jest szybki. Ludzie nawet wyprzedzają. Oczywiście nie będę mówić, jest to główna atrakcja dla dzieci. Jakby ja tam widziałem chmarę dzieci jeżdżących w jedną, w drugą. Zresztą sam będę się jeździć, jak będę się próbował odstresować, to sobie wsiądę na takie schody ruchome, że na taki chodnik ruchomy. I po prostu całkowicie się wyluzuje, bo po prostu prędkość jest tutaj zabójcza. W sensie nie ma jej właściwie. I według mnie tu jest ten problem z tym chodnikiem ruchomym taki, że jest po pierwsze za krótki, powinien być jeszcze dalej długi, bo zaraz zobaczycie, ile jeszcze do stacji meta faktycznie jest tutaj dojścia. Natomiast on sam powstał tylko i wyłącznie dla takich celów, ponieważ tutaj jest planowana linia tramwajowa na zieloną Białynkę. I on powstał, jak dobrze kojarzę, z części funduszów po prostu jest przeznaczony jako tramwaj na zieloną Białynkę, dlatego mógł tutaj powstać. No według mnie powinno być takich chodników ruchomych więcej. Na Warszawie Zachodniej jest jedno miejsce, gdzie i go bardzo brakuje. Na tym odcinku, jak my teraz jedziemy, też powinno tego chodnika ruchomego tu trochę być. I na samej stacji Brudno jest dużo miejsc, jak na przykład dojść do tego przystanku tramwajowego obok kościoła, gdzie też faktycznie powinno być takie coś zrealizowane. Tutaj trochę dziwnie mi wyszła perspektywa, jak tak patrzę. Ale dobra, już to sobie poprawiłem tutaj w ustawieniach. No i tak, mamy windy. Ja stwierdziłem, że pójdę do windy. Mimo wszystko chciałem testować jak najwięcej wind, jak mogłem, żeby wam pokazać po prostu, które działają i moje odczucia. To akurat jest specyficzna winda. To jest ta słynna winda, która po prostu wjeżdża na środku ulicy Konatowicza. Jest to winda ewakuacyjna, czyli do niej wsiadamy, pomimo tych wszystkich zakazów, które są. Do niej wsiadamy z peronu, aby jak najszybciej wydostać się na powierzchnię. Zresztą ona tutaj ma specjalne jeszcze takie haki, które możecie zobaczyć, aby straż pożarna, jak była jakaś ewakuacja, mogła na spokojnie wjechać bezpośrednio po jednym szybie windowym na sam dół. To jest bezpośrednie połączenie dla nich, jak coś, żeby dostać się do osób poszkodowanych, gasić pożar i tak dalej. No, żeby tu wszystko po prostu jak najlepiej wyglądało. Oczywiście jest dojazd sam na poziom 0. Na środek skrzyżowania jest niemożliwy, no ale dla chcącego pewnie nic trudnego. Tak to wygląda, jak możecie zobaczyć w tymże miejscu, poziom peronu. Co do samych ścian torowych, jestem podobnie usytuowany jak z stacją Brudno, chociaż już widziałem, że tam w komentarzach na Facebooku chyba do meta jest, że te ściany wyzywają, krzyczą do nas i tak dalej. Do mnie nie krzyczą, trochę wygląda jak taki tygrys, ale bez przesady. Bez przesady, aż tak do mnie to nie przemawia. Chyba zaciszy najbardziej mi się podoba, bo są drzewka i na zaciszy podoba mi się też jeszcze jedna rzecz, ale tak już wyjdziemy na powierzchnię, tam bezpośrednio powiem. Tak to wygląda. Też ciekawy jestem waszych opinii, co sądzicie o szarej szynie trzeciej, która tutaj jest zastosowana, tak samo jak na odcinku bemowskim. Nie jest żółta, nie jest pomarańczowa, jest tylko po prostu szara. Na pewno co do designu to dodaje trochę na plus, bo nie widzimy po prostu, nie rzuca się aż tak bardzo w oczy. Co do bezpieczeństwa to może niekoniecznie, ale jednak z drugiej strony kto by tam schodził, żeby jej dotykać. Jak już chce ją dotknąć, to po prostu ją dotknie. No ale taka ciekawostka, napiszcie mi w komentarzach. Ogólnie jestem ciekawy waszych opinii co do tej samej stacji. Ja staram się przeczytać wszystkie wasze komentarze, jeżeli nie są rozległe na jakieś 10 zdań. Ale robię wszystko co mogę, akurat jestem teraz chodem, więc w sumie mam dosyć dużo czasu na oglądanie tego wszystkiego. Co, czytanie tego wszystkiego, co wy wysyłacie. Stacja Zacisze, jak widzicie, no i ten oklejony pociąg, tego nie lubię. Tak wygląda, stacja Zacisze, bardzo lubię tą stację. Jest bezpośrednio takie wyjście typowe dla stacji, chyba to jest Nowy Świat, albo na Koperniku. Takie do windy jest obok peronu z małym miejscem. Sama stacja jest nietypowa, ponieważ posiada tylko dwa wyjścia na powierzchnię, czyli najmniej w całym systemie meta, nie licząc odcinka Bielańskiego, ale on jego się nie liczy, bo on jest zupełnie inny. I mało tego, stacja jest nietypowa też na całą drugą linię meta, ponieważ ma trzy zejścia na peron. Żadna stacja meta na drugiej linii meta nie ma takiego magicznego miejsca. Bardzo mi ta stacja dzięki temu przypomina Wilanowską, jeżeli chodzi o samo zejście, ponieważ ma podwójne zejście właśnie to, przy którym jesteśmy. Jedno podwójne schody ruchome, drugie zwykłe schody i na drugim krańcu, czyli na krańcu północnym peronu jest wyjście schody ruchome do góry plus zwykłe schody. Ogólnie schodów ruchomych według mnie jest przymało, powinny być do góry i do dołu na większości wyjść, jest jak jest. Ta stacja jest bardzo mała, więc ja tutaj jestem bardziej wyrozumiały. Bardzo było tutaj miejsca podczas budowy i ogólnie tu po prostu miejsca nie było na tą stację, a oni ją wcisnęli. Nie będę się kłócić o tym, czy jest tutaj potrzebna. Zobaczymy, czy faktycznie wygra ze Szwedzką na konkurs na najmniejszej liczby pasażerów korzystających z tej stacji meta. Raczej tak będzie i tutaj raczej się to nie zmieni też w najbliższym czasie. Natomiast tu jest to, co chciałem wam powiedzieć. Ja wyjechałem tymi schodami ruchomymi na górę i pierwszy raz za mojego życia, jak wyszedłem ze stacji meta, słyszałem ciszę. Słyszałem ptaki, ciszę,
ćwierkanie właśnie ptaków, szum drzew. Ja po prostu pierwszy raz coś takiego czułem. Jak jeździłem tutaj jeszcze jakby plac budowy, no to tego oczywiście nie miałem w stanie odczuć, no bo to było wszystko inaczej wyglądało. Ale to tylko pokazuje, że to jest stacja nie w miejscu, bardzo zurbanizowanym. Tutaj nie ma po prostu dużej ilości budynków, tu są głównie domki, tu już schodzimy drugim zejściem. I to faktycznie jest duża różnica. Tutaj też ciekawostka mogę powiedzieć, że właśnie w tym miejscu za nami się znajduje przystanek autobusowy Metta Zaciszek, który jako jedyny podczas otwarcia już Metta nazywał się Metta Zaciszek i on tutaj już faktycznie funkcjonuje dla jednej linii autobusowej, ale faktycznie jest. No i tutaj akurat jest bardzo ciekawe zejście, wejście na tą stację. Tu jak widzicie, jedna osoba stwierdziła, że nie będzie się kręcić naokoło. Ja się nie dziwię, na pewno dużo osób tak będzie robić. Tutaj jest trochę tych lokalów handlowych na zasadzie ciszy, co akurat mnie zdziwiło. Natomiast co chciałem wam powiedzieć. Po pierwsze, mamy tutaj komisariat policji, jak widzicie. WCT są, chociaż nie miałem okazji z nich skorzystać. To akurat jedyna rzecz, która tutaj nie zobaczyłem na nowych stacjach metra. Natomiast to jest najważniejsze i chciałem powiedzieć, to jest to, iż jak widzicie, my się tu naprawdę dużo kręcimy, żeby wejść do tego głównego wejścia na stację metra Zacisze. Wykonujemy tutaj faktycznie pełen obrót 360 stopni, żeby zejść na peron. To jest za dużo. Powinno być jakieś prostsze wejście na stację metra, a nie ten ślimak. Jakby ja już widzę, jak pasażerowie i mieszkańcy Cisza, nie dość, że mało ich będzie i jakoś będą korzystać, to będą cały czas mówić, co to ma być. Jakby dzień otwarcia, ja nie jestem w stanie opisać, czy tu faktycznie jest dużo osób, czy tu jest mało osób na tej stacji. Dopiero jak już faktycznie będzie to później pokazywane, no to jestem w stanie to ocenić. Dlaczego tu jest mało pasażerów? Dlatego, iż po prostu tutaj w okolicy nic nie ma, tutaj nie jest też stacja przejażdżkowa, bo tutaj jedna linia autobusowa jeździ na górze i też jest trochę oddalona. Na koniec chciałem wam tylko jeszcze powiedzieć, że to nie jest koniec serii Zapraszamy do Metra. Mam do podsumowania każdą stację Metra, każdą wentlatornię w osobnych filmach. Cały proces budowy przez ostatnie 3 lata, jak wam to wszystko pokazuję, będę chciał pokazać w poszczególnych filmach, jak i również podsumowanie budowy i zakończenie tegoże też odcinka. Jeszcze w osobnym materiale, może za miesiąc, może trochę szybciej, ale na spokojnie, jak już się trochę uspokoi sytuacja ze samym otwarciem. Także Zapraszamy do Metra, nie kończy się jeszcze Karolin. To by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i ja wracam do domu się kurować, bo trochę jestem chory, ale metro już jeździ na Brudno, na Ciszę moje ulubione, no i Konatowicza, gdzie w przyszłości będzie ten tramwaj na zieloną białynkę. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i pewnie jutro lub pojutrze na Warszawie Zachodniej. Cześć!